Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Nervobon, który łagodzi stres i ułatwia zasypianie. Dzień dobry Państwu, po raz kolejny. Kolejne pytanie, które do nas spłynęło. Czy po ziołach uspokajających też nie wolno prowadzić samochodu? Powszechnie wiadomo, że po środkach wpływających na naszą kondycję intelektualną i sprawność psychoruchową nie powinno się, negatywnie wpływających oczywiście, nie powinno się wprowadzić samochodu. Dlatego, że nasza sprawność jest mniejsza, no i wiadomo, co się dzieje, to każdy o tym doskonale wie. Tylko, że jakoś się tak przyjęło, że tym środkiem psychoaktywnym jest tylko alkohol. Że alkohol oczywiście po nim nie wolno prowadzić samochodu. Natomiast mniej osób zdaje sobie sprawę z tego, że po lekach uspokajających, po lekach nasennych, a także po lekach stosowanych w przypadku alergii też nie powinno się prowadzić samochodu. I to jest poważny problem, dlatego że leki nasenne zwykle działają długo, dużo dłużej niż to jest tylko związane ze snem. Czasami okres półtrwania takiego leku, czyli połowa stężenia w organizmie, utrzymuje się nawet do 3 dni po zażyciu takiego leku. Zatem możemy uzyskać niestety sytuację taką, że prowadzący pojazd człowiek będzie kompletnie niesprawny i będzie bardziej skłonny do działań prowadzących do wypadku samochodowego. Często jeszcze gorzej sprawa się ma, jeżeli chodzi o osoby starsze, których metabolizm wątrobowy jest osłabiony. One jeszcze wolniej metabolizują te leki, więc jeszcze mają większe stężenie tych leków w organizmie. Ale pytanie było, czy zioła również? Otóż też, oczywiście, zioła również mogą obniżać sprawność psychoruchową, tylko że zioła działają nieco inaczej. Kozłek lekarski, który jest takim sztandarowym produktem uspokajającym, ma też metabolizm, tylko że dużo szybszy. Naturalne produkty metabolizują się szybciej, bo na przykład już 2 godziny po zażyciu preparatów, w których jest kozłek lekarski, my mamy go 1/4 zażytej dawki w organizmie. Po prostu on ma bardzo szybki proces eliminacji. Czy to znaczy, że kozłek działa słabo? Nie, on działa silno, zwłaszcza jak się go połączy z chmielem, z szyszkami chmielu. To połączenie powoduje 8-krotnie większe, silniejsze działanie korzenia kozłka. I my możemy używać takiego produktu często, gdy połączymy korzeń kozłka z chmielem, jeszcze innymi substancjami. Ja używam taką recepturę pod postacią kropli najczęściej. Tutaj właśnie ta receptura jest pod postacią kropli, u Państwa pokazana. Serdecznikiem, z głogiem. Dlaczego tego typu połączenie? Dlatego, że jak to jest na bazie alkoholu, to ta wchłanialność jest jeszcze szybsza. I wtedy mamy jeszcze lepszy efekt. Zatem zioła również obniżają sprawność intelektualną, ale zioła obniżają tą sprawność w sposób krótki. Więc gdy na przykład zażyjemy przed snem preparat, który na przykład ma kozłek, chmiel i męczennicę, taki też używam czasami w swojej praktyce, to ja zalecam 2 kapsułki tego preparatu, takiego połączenia, ale gdy pacjent się wybudzi w nocy, może zażyć kolejne 2 kapsułki. Dlaczego? Dlatego, że wiem, że on się po 2 godzinach prawie całkowicie z naszego organizmu usunie. Zatem rano jak się budzi, będzie całkowicie sprawny, nie będzie miał tego efektu, jaki niosą ze sobą niektóre leki syntetyczne. Zatem zioła to jest coś lepszego na sen i od tego trzeba zaczynać. Uspokajać się wpierw ziołami, a później, gdy to nie jest skuteczne, no to niestety można, czy trzeba sięgnąć po leki syntetyczne, ale zawsze lepiej zaczynać od ziół. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Nervobon, który łagodzi stres i ułatwia zasypianie.